Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji yy, grania akordami i rytmika yy, Tak, to jest bardzo ważny yy, bardzo ważny element warsztatu gitarzysty. O samych akordach i tworzeniu yy, powiemy sobie później, natomiast tutaj chodzi przede wszystkim o to jak, jak yy, łapać akordy powiemy sobie oczywiście wszystko w swoim czasie. Jednak tak yy, odnośnie łapania akordów Musimy pamiętać, tak jak już też wcześniej mówiłem, że y, do złapania akordów potrzebujemy ustawienia palców bardziej pionowego niż, y, niż poziomego, tak jak przy, tym, y, przy pojedynczych dźwiękach, prawda? Czyli jeżeli na przykład łapiemy akord G-dur, to musimy tak ustawić palce, żeby nie tłumić tych strum, które nie są potrzebne. To jest bardzo ważne, to sobie oczywiście powiemy przy, przy akordach, to będziemy sobie ćwiczyć jeszcze oczywiście. Na przykład C-dur, akord, też musimy sobie odpowiednio ułożyć palce, czy D-dur. Natomiast o co mi tutaj chodzi w tej lekcji? E, w tej lekcji spróbujemy przećwiczyć sobie trochę rytmów, które będziemy później dalej rozkminiać, dalej się będziemy nimi bawić. Bo to jest bardzo ważne. To są... Y, y, rytm to jest coś, co generalnie jest bardzo potrzebne przy... Graniu piosenki ze słuchu, przygraniu piosenki z akordów do jakiegoś znanego utworu, czy do tworzenia swoich własnych rytmów, swoich własnych nawet. Już nie tyle rytmów akordowych, co rytmów riffowych. Generalnie rytm dzieli się na uderzenia. Tutaj sobie porobi, po, pogramy akordy gołu ręką. Mówiliśmy o piórku, dużo mówiliśmy o graniu piórkiem, teraz mówimy sobie trochę o graniu. Graniu ręką, czyli w zasadzie troszeczkę takie akordowe granie, takie można powiedzieć ogniskowe. Whisky Jam jest bardzo fajnym do tego przykładem. Yy, tutaj używamy paznokci. Mówiłem wcześniej, że fajnie byłoby mieć dłuższe paznokcie w prawie ręce, tak zgadza się. To było bardzo mądre stwierdzenie i ja akurat teraz nie mam długich paznokci, bo sobie obciąłem. Ale oczywiście da się zagrać i krótkimi paznokciami. Ruch mianowicie jest taki ręka obraca się tutaj wokół własnej osi, jak widzisz tak, nie że tak machamy, tylko wokół własnej osi. To jest bardzo ważne wokół własnej osi, natomiast paznokcie czterech palców tych uderzają w dół, paznokieć kciuka uderza w górę. To jest podstawowa zasada, to sobie oczywiście jeszcze wyćwiczysz, pewnie o tym jeszcze powiemy. Yy, natomiast chodzi o rytm. Liczenie do czterech. Ja już coś takiego powiedziałem. Liczenie do czterech. Yy, bardzo często stosowanym yy, z, y, motywem, zabiegiem jest yy, takt, w którym cztery czwarte, w którym mamy cztery nuty. Czyli generalnie liczymy do czterech. Jeżeli byśmy sobie wyłączyli metronom, to on by nam wybił na raz mocniej, na dwa... 3, cztery, słabi. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. 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 cztery i raz i dwa. Teraz zagraliśmy gęściej Ci w każdym razie chodzi o to, że ogólna zasada, od której wychodzimy, to jest taka. Przy graniu jakiejkolwiek pisanek, które byśmy chcieli rozkminić na przykład, to jest taka, że Obtrzemy takt 3-4. Wczuwamy się w piosenkę, musimy się wczuć do piosenki, piosenkę, wiedzieć jaki ma metrum, bo może mieć na przykład 3/4. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Może mieć takie metrum, może być 4/4. Najczęściej jest używane 3/4. Czwarte, czwarte. To jest generalnie taka y, większość, y, większość utworów, powiedzmy, z 90% twórczości. Różnych muzyków, yy, muzyki pop, rock, metal dalej. I bo tu jest grane w 4 czwarte. trzy czwarte jest powiedzmy yy, ta mniejszość, a oczywiście inne metra też są, też są używane. Yy, jednak tutaj chodzi o samo rozkmienie. Yy, granie w górę, w dół. Na raz w dół, na dwa w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy, cztery. Specjalnie gram teraz tutaj stłumione, żeby skupić się tylko na tym rytmie, bo tu nieważne co podłożymy, możemy podłożyć jakiekolwiek akordy, tu już podkładanie akordów uzależnione jest od naszych umiejętności, od naszych znajomości, od y, przewrotów akordów, od, od wielu różnych czynników. Chodzi nam o rytm, żeby wczuć się już w poczucie rytmu, ponieważ poczucie rytmu też jest bardzo potrzebne przy kostkowaniu, y, na przemiennym kostkowaniu normalnym piórkiem. Zresztą tu widzisz, mam inną już gitarę zupełnie. Fajnie się prezentuje. Więc wychodzimy od tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli włączylibyśmy sobie metronom, to każde uderzenie powinno być związane i równocześnie zagrane z metronomem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. 3, 4 raz, 2, 3, 4. Oczywiście y, takie wolne tempo jest do ogarnięcia nawet przez dwulatka, więc wypadałoby na przykład zagrać gęściej. Niekoniecznie y, musimy y, włączyć od razu tempo 250, ale spróbujmy zagrać w większym tempie, tak żeby tutaj ten ruch ręki nam się troszeczkę wyrobił. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, 3-4. Zagrajmy jeszcze szybciej. Raz, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 i teraz skup się na czymś takim. Liczymy do 4, to jest takt. To jest podstawowa jednostka do mierzenia, mierzenia utworu, takt on się między dwoma kreskami taktowymi mieści. Raz, dwa, trzy, cztery. Równiutko są podzielone te ćwierćnuty. Teraz rytmiko pracowujemy, swoją własną nawet, w obrębie właśnie tych czterech uderzeń. Oczywiście może być rytmika bardziej skomplikowana, bo może być w jednym takcie raz, dwa, trzy, cztery, to może być raz i dwa i trzy. Może być jakoś inaczej to u, u, ułożone i może być inaczej to jakoś um, um, ukazane, może być prawda, bardziej rozbudowane to. Jednak jak my na przykład chcemy coś wymyślić wymyślić swojego, Wymyślić coś, jakiś podkład do jakiejś piosenki, to ten rytm zawsze się jakby opiera w ramach taktu. On nigdy nie jest osobno. Na przykład perkusista gra raz, dwa, trzy, cztery. Metronom to jest tak naprawdę mały perkusista. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest dość monotonny, jest może taki mało wymagający. Nie mówi za dużo, ale jakby na to nie patrzeć, jest to perkusista. Więc ym, raz, dwa, trzy, cztery. I w obrębie tych czterech, tych czterech ćwierćmiut możemy tworzyć różne rzeczy, byleby się zmieścić. Tutaj spróbuj też porobić coś takiego, że włączyć sobie metronom. O metronomie jeszcze będziemy oczywiście rozmawiać, ale już teraz możesz włączyć metronom i spróbować grać. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa... 3, 4, raz, 2, 3, 4, 2, 3, 4, raz, 2, 2. Tu widzisz, tu zaczęło się coś tworzyć. Czyli trzymając się cały czas tego podziału rytmicznego, możemy w obrębie jego tworzyć różne cuda. Na przykład zupełnie poimprowizuję. Pamiętamy to, bo raz. Dwa, trzy, cztery. I teraz widzisz, że tu właściwie tylko od naszej wyobraźni i od naszego kontrolowania taktu, kontrolowania czasu i uderzeń możemy grać różne rzeczy, bo tutaj grałem cały czas te uderzenia, bo tu widziałeś, tu nie było żadnej, żadnej muzyki, to tylko były zwykłe xy w zapisie tabulatorowym, zwykłe, zwykłe dźwięki, które nic nie mają, żadnej, żadnej wartości tonalnej. Jednak jakby podłączyć kaczkę teraz do tego, to byłby zupełnie efekt taki niesamowity, rytmiczny, yy, fajny efekt rytmiczny do tego. Więc yy, musimy pamiętać, raz, dwa, trzy, cztery. Możemy na przykład raz i dwa, trzy, cztery, raz i dwa, trzy, cztery, raz i dwa i trzy i cztery, raz i dwa i trzy, i cztery Raz. czyli po prostu i, tutaj mamy także dzięki liczeniu do i, raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Tu dzięki temu mamy podział, gdzie może mamy już osiem dźwięków, prawda? Bo mamy raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Czyli mamy już osiem dźwięków. W obrębie tych 8 dźwięków możemy albo grać raz i dwa i trzy i cztery i, raz i dwa i trzy i cztery i, raz i dwa i trzy i cztery i, raz dwa trzy cztery, raz dwa trzy 4, raz i dwa i 3 i 4 i, raz i 2 i 3 i 4 i. Czyli tutaj właściwie jest tak, że możemy w obrębie tego, um, tych czterech dźwięków, możemy już je zdublować, czyli zagrać dwa razy gęściej, dzięki temu możemy w wolniejszym tempie zagrać już dużo gęściej. To jest bardzo istotne, że te podziały rytmiczne i ta rytmika, ona nie jest taka, że jeżeli mamy tempo 60, to wszystko jest uderzane na, razem z metronomem, razem na, na i, na, na raz, na dwa, trzy, cztery, prawda, Ym, na mocniejszą część taktu. I jest zawsze, y, raz jest zawsze mocniejszą częścią taktu, najmocniejszą. Trzy jest słabszą, ale również mocniejszą niż dwa i cztery. Y, natomiast i y, to są te słabsze części taktu, które już y, y, pokazują nam już, że to są ósemki. Twoim zadaniem tutaj byłoby poćwiczenie, włączenie metronomu, albo nawet Walanie metronomu, spróbuj sobie na luzie pograć różne rytmy, bo to nie tylko chodzi o to, że teraz mówimy o rytmice, o graniu ogniskowym, o jakimś graniu ballad czy czegoś lightowego, nie, bo rytm się wiąże z tworzeniem też riffów, z tworzeniem różnych mocnych motywów, które jeżeli nie wyćwiczymy sobie tego poczucia tworzenia rytmów różnych, różnistych, to ciężko nam będzie na przykład właśnie tworzyć riffy. wszystko można było zamienić teraz, włączyć przester i dokładnie to zamienić na jakiś riff, który tutaj będę grać na, na przykład na pustej strunie, czy na co, cokolwiek, jakie dźwięki będę zamieszczał, prawda? I każdy z tych motywów inaczej. Na przykład bardzo fajne jest to, To tak samo właśnie ten schemat rytmiczny w whisky zespołu dżem bardzo fajnie wychodzi tu już akcentuję też będziemy mówili przy okazji akordów, przy okazji tworzenia więc myślę, że to, to było no, może nie do końca łatwe, wiem, że jesteśmy na początku drogi, drugi moduł, ale tworzenie ry rytmów Rytmikę już musisz zacząć tworzyć w głowie, musisz zacząć tworzyć y, na gitarze, bo chociażby nawet y, gdzieś siedząc y, w tramwaju w autobusie, na przykład bardzo fajnie jest. Y, to jako zadanie będzie też dla ciebie y, tworzenie rytmów. Na przykład.: tym, 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 tym. Oczywiście trzymamy się zawsze jakiegoś schematu, jakiegoś taktu, któryś y, ten takt y, akurat jest raz, dwa, trzy, cztery, tydydym, tydym, 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 tydydym, 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 tydydym i na przykład stąd posłuchaj sobie różne intra y, zespołów, y, warto zwrócić uwagę właśnie na y, patenty rytmiczne na perkusji, ale też na różne właśnie riffy, które zaczynają, Yy, zaczynają utwory, ale to również w trakcie utworów. Oczywiście Key Switch and Gate jest bardzo fajną kapelą, gdzie bardzo rytmy są yy, wyodrębniane, bardzo wyraźne z pauzami tym, 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 gdzie są bardzo wyróżnione. Yy, I są takie kapele, jak właśnie Key Switch Gate, czy jakieś inne metalkorowe, czy, yy, czy traszowe kapele, są bardzo dużą inspiracją właśnie do nie tyle podkradania, co do podchwytywania różnych riffów, ale i różnych rytmów, ale bardzo ważne jest, żeby samemu się tworzyć, prawda? Tym, tydym, tym, tydym, tydym, tym, tydym, tym, tydym, tydym. Zawarło się w czterech uderzeniach metronomu. Tym, tydym, tym, ty, ty, tym, tym, tydym, tym, ty, ty, tym. Też się zawarło w czterech uderzeniach metronomów. Ty, ty, tym. Też się zawarło w czterech. Czyli głowa z głowy wychodzi rytm i rytm nanosimy na różne już w skali, jakieś melodie w skali na przykład, na różne układy akordowe tym o, ty. ty, ty, ty. akord to głupi przykład akord G, G-dur i D-dur prawda, ale możemy to nanieść też w postaci mm, powerhordów, power w postaci zwykłych pojedynczych z napędową nutą y, riffów Myślę, że to zadanie będzie teraz dość trudne, bo to już wymaga stworzenia czegoś w oparciu o schemat rytmiczny. Pamiętaj, liczymy do czterech, więc to jest dość, dość duże ułatwienie. Liczymy do czterech, byleby się zawrzeć w tych czterech i po tym ćwiczeniu przejść do następnej lekcji. Także dzięki za uwagę, na razie, do zobaczenia w następnej lekcji.